Jo, z tej strony Szczury, zapraszam na kolejny odcinek z Gwinta. Mamy tą moją talię Nilfgaardu, nową, tą na którą głosowaliście, który był opening ostatnio 100 beczułek. Trochę musiałem pograć i przekonać się do tej talii, nie było łatwo. Mam trzy talie, na truciznę, na kultystów z tymi blokadami, tam są dwa artefakty, bal maskowy i to od tych kultystów. I jeszcze jedna tam jest talia, tylko teraz nie pamiętam jaka. Jak będziecie chcieli wiedzieć, dajcie znać w komentarzu, to napiszę. Teraz skupimy się w tym odcinku na kultystach. Jeśli chcecie więcej filmików, zachęcam do dawania łapy w górę, subskrybowania kanału. Teraz jedziemy. Trochę czasu mi zajęło nauka tej talii. Pokażemy tą talię. Ona jest tutaj wybrana, czekaj, wróć. Tworzenie talii. Miałem ją trochę przerobić, ale na razie jest taka z tej stronki zrobiona. Nic nie przerabiałem, aczkolwiek może bym tą wiewiórkę tu wywalił, bo ta wiewiórka tutaj, ona ma 4-4. Czy mamy coś fajnego? Z czwórką, co bym mógł tutaj użyć? Dobra, tutaj posiadane, albo zróbmy wszystkie. Wszystkie. 4-4. No bo tak w sumie ta wiewiórka to mi tutaj koło niczego nie chodzi. A jeszcze zróbmy z Nilfgaardu, może coś tutaj będzie ciekawego. 4-4, co tutaj może być, co by mi pomogło? Ta wiewióreczka, ona tam jest, ale ona jest, tylko służy do wymiany jakby. Do niczego mi się innego nie przydaje. Czy coś, któraś tutaj z tych kart mi coś tutaj dałaby więcej? Ta jedynie. Ale ona też była w sumie wywalana. Co by tutaj jeszcze za wiewiórkę? Dobra, może nic na razie. Jak będziecie mieli pomysły, dajcie znać. Tak wygląda ta talia. Obroża, bal maskowy, wieczne zaćmienie. To jest to od tych kultystów, o którym mówiłem. Janek, Vincent. O kurde, wywaliłem Vincenta, ale się skaleczyłem. Czekajcie. Vincent. Wszystkie... Wszystkie... I co, dlaczego nie ma Vincenta? A, bo czwórka jest zaznaczona. Dobra. Przypadkowo. No. Dobra, nie ruszamy. Wyjdź bez zapisu, bo jeszcze coś sknocę i będzie do bani. Zacznijmy losować coś tutaj, tak jest. Polosujmy. Wydało mi się 10. rangę wbić. Świeżynka. Dzisiaj jest, widzę tutaj, dzień Gwinta, czyli lepszy exp leci. Skorzystajmy z tego. Trochę więcej dzisiaj pogram może. Człowiek są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które oglądam, także nie ma tyle czasu na granie. No zobaczmy. Niech tu nam coś wyszuka. Znowu standardowo dwie rozgrywki zagramy. Może uda się coś wygrać. Liczę na to. No. Zegareczek trzeba naładować, bo mi tutaj już pika. Pika, że trzeba go ładować. No dalej. Godny rywalu. Szukaj się szybciej. Tak, na tej talii, tak powiedzmy, mam 60-65% zwycięstw. Także nie jest tak źle. Na początku wszystko przegrywałem, ale to nie mogłem sobie ogarnąć tego, jak to na tych rundach z tymi dwoma artefaktami sobie poradzić, ale pograłem trochę i poszło do przodu. No dalej. Tyran nie będzie czekał wiecznie. Szybko. Losowanie jest dosyć ważne. Na pierwszą rundę idealnie by było, jakby miał bal maskowy. A na trzecią rundę ten drugi artefakt. To jest takie idealne rozwiązanie. Ale zobaczmy, jak to się uda tutaj zrobić. No dobra, wróć. Opuśćmy to i weźmiemy jeszcze raz. Może będzie szybciej. O, ale coś jest nie tak, bo... Nie mogę opuścić modułu dobierania rywala. No, wystąpił problem. Ponownie. No, dobrze, że to anulowałem. Jeszcze raz. Szukam godnego rywala. Nieraz tak się dzieje tutaj z tym wyszukiwaniem. Że coś tu się przywiesi, zawiesi. Zobaczmy. Dajcie znać, jakbyście mieli jakieś fajne talie na Nilfgaard. Takie aktualne, powiedzmy. Sprzed miesiąca, dwóch miesięcy. To z chęcią bym sobie pograł. Fajne talie są na kradzież też. Jeszcze na takiej talii, znaczy grałem przeciwko, ale jeszcze nie stworzyłem takiej talii. To Nilfgaard chyba robi. Ma dobre karty do tego, także dajcie znać, jakbyście mieli taką talię. O, jest! Coś się znalazło. Jedziemy.
Baczmy, kto to będzie? Potwory. Na co gra? Mróz. Jest 70% szans, że będzie grał dzikim zgonem. Dobra, pierwsza bal maskowy. Gdzie nie mam nic do balu maskowego. Tego na razie wywale nie potrzebuję. Wiewiórka w pierwszej rundzie też mi nie potrzebna za bardzo. Tego bardziej nie potrzebuję. No widzicie, i rękę mam słabiutką. To jest słabiutka ręka. Nie ma tu nic, to bym musiał wymienić. Nie ma to do wymiany. No dobra, reszta by była całkiem spoko, ale... No dobra, gramy tym, co jest. Zacznijmy na dzień dobry od tego pana. Wezwijmy czarodzieja tego, gdzie jest ten czarodziej. Ten czarodziej. Tyk. Dobra, jest. No to tak, jedziemy. No zobaczmy, co tu się da z tego grać. To trzeba będzie położyć, to będzie trzeba położyć. Vincenta na początku położę. Filipa, przepraszam. Dobra, Filip, Filip. Dobra, on tutaj będzie różne statusy dawał. Tyk. Teraz położymy pragnioną damulkę. I zobaczymy dalej, jak to się rozwinie. To jest też do położenia jeszcze w tej rundzie. Janek. To bym nie chciał tego kłaść, to z raczenia trzecią rundę karta, no ale wypadałoby pierwszą wygrać. No, ten jedzie kurde na maksa, widzę. Ten co on tutaj robi, to rozmiar gry kartę specjalnie wykonał ze swojej talii. Dobra, kładziemy damulę. I teraz będziemy statuowali ich. Statuowali ich. Byle co. Dobra. Tyk. Zamiast tego zagraj kartę dzikiego gonu ze swojej talii. Tak, talii zazwyczaj ma kart neutralnych, okej. No jest 31-20 i wygląda to dość słabo. Ten tutaj blokada, później trucizna i zobaczymy, jak będzie. On jeszcze na cmentarzu nic nie ma, to szczura to słabo puszczać teraz. Dajmy to. On tam sobie coś poukłada ładnie, od najwyższego, najniższego kosztu werbunku. Dobra. Coś tu potrzebuje blokować, co to jest? Dominacja przemysłu jednostkowego rzędu, na koniec swojej tury, stwórz mróz, czas. No dobra, możemy to zblokować. I od razu dama dostanie plus jeden, dobra. Nie ma tragedii. Jeszcze na cmentarzu nic nie ma, co u potworów to się rzadko zdarza. Dobra, dobra. Żeby to wykorzystać, teraz tutaj nałożę truciznę i później jeszcze jedna runda, to to zniszczę. Chyba, żeby oczyścił. O kurde, następne to kładzie. Dobra, 30-34. No trzeba pograć, trzeba pograć. Status i blokada, status i blokada. I nie wiem teraz, nie wiem. Co robić teraz. Jeszcze wiewiórkę mogę rzucić, to rzucimy tą wiewiórkę. To, bo to... To weźmy. Okej. Okay. Tutaj wiewióreczkę też w ten... miejsce nie ma nic na cmentarzu, to zmarnowany rzut. Ale tak się zastanawiam, czy czasami nie zaoszczędzę reszty kart. No, tu królową wezwę teraz, tak? Nie, czerwonego jeźdźca. Nie, nie, jest królowa, dobra. Zimy. No to tutaj jakby już nie mamy co szukać. Odpalił swoje najlepsze karty, tak mi się zdaje. Nie ma co przesadzać, no 28, dobra, 64, no dobrze, zobaczmy, jak to będzie w następnych rundach. Tą rundę powinien odpuścić. Bal maskowy teraz, niepotrzebny mi będzie. Vincent, dobra, coś tu się dzieje, to można wywalić. To trzeba wywalić. No dobrze. Chociaż w sumie nie mam żadnej karty, którą mógłbym położyć, żeby tą rundę wygrać. Jak wiecie, bezboleśnie. No to muszę położyć chyba. To mu się zatrzymało. Z mocy sobie 7, więc kurde, tutaj będzie miał później w ręku, będzie miał dobre karty. No dobra, no nic, tą trzeba położyć. Mało kto zapuszcza się do naszego lasu.
Trochę mało kultystów podostawałem. Naprawdę słabe losowanie dostałem jak na kultystów. Tragiczne losowanie, bym powiedział. No zobaczmy, czy da się coś z tego ugrać. No, w ogóle karty nie do tego, co trzeba dostaję. Dobra, na tą rundę na pewno mi to nie jest potrzebne. To też mi nie jest potrzebne na tą rundę. I bal maskowy znowu wleciał. Na dwa artefakty będę jechał. Bo tutaj mam chyba jakiegoś arystokratę, czy nie? Ten jest arystokratą. Tutaj kultysta, dobra. Kultysta, dobra, to chociaż tutaj jest coś dobrego. Człowiek, kultysta. Ja zaczynam. No nie wiem. Nasyć jednostkę ze swojej ręki. Dobra, zaczynamy od tego. Okej. Później to by się dało nasycić to. Okej. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Znowu. No, co jest przywoł, kutacz. No bo tam, no, to jest ból. To nasycamy, dobra. Chociaż tyle. To mogę nasycić sobie. To sobie nasycę. Cyk. Dobra, coś tu pociśnięte zostało dobrze. To sobie zblokuje, czy nie? Zemsta... Nie wiem, czekajcie. Teraz ja muszę to rzucić. Dobra. To w następnej turze trzeba teraz, bo jak będę rzucał tych lepszych, to muszę teraz rzucić bal maskowy. Myślę, że rzucę bal, bo tu będą statusy leciały. To dama się przyda. Coś tutaj tego jest? Dobra, to zablokujmy teraz. Okej. Kurde, to będzie dramat tutaj z tym. Rzucę kultystę. Tego. Nasyćmy Vincenta. Też mogłem tego w sumie nasycić, ale dobra. Tutaj nie wiem, czy będę miał w ogóle co położyć. No, ciężka bitwa będzie, bo on mnie tu będzie cały czas tymi mrozami wykańczał. Dobrze. Tego może nasyćmy. Co ja tu teraz mogę zrobić? Tu coś mogę rozwalić, coś ważnego? Nic ważnego nie mogę rozwalić. Weźmy może to. Trochę winka szkoda, ale co począć? Coś przywołać mogę. Czekaj, to może przywołam sobie. A nie, ja tam miałem czarodzieja wybrać. O, widzicie, takie błędy popełniam. Dobra. Nie wiem, czy miałem tam czarodzieja. Miałem tam jakiegoś czarodzieja w ogóle? Nie, i tak nie miałem czarodzieja. Dobra, to nie ma dramatu. Ale mnie jedzie. Dobrze, to mogę na koniec zostawić. Tego kultystę teraz pocisnę chyba. Gotowa. Dobra, coś tu się zaczyna rozpędzać, ale powolutku. Zbyt wolno. Ten jest kultystą też. Zatruć mogę coś. Dobra, zablokowany. To u mnie. To dodam. Tutaj to już jest nieistotne, bo to raczej nic nie wezwę. To jest zatruj. To zatruwamy. Zatruj było do przodu czy do tyłu? Zatruj było do przodu. Tu. Zatruj mi to. Statusy. Dobra, pięknie. Ta picza mi się tu pojawiła. No, pewnie tam coś umarło. Albo tutaj się demerze jeszcze robią, no tak. Mówię, trochę jeszcze po omasku. Okej.
Nie ma dramatu. Tego teraz. Kolesia. Cyk. Odrzucić plewy. Dobra. Raz Vincencing coś ubijesz. No i później zostanie tylko wstrząsająca kobitka. I nic więcej nie wymyślę. Tyk. Tyk. Ole, poszła akumulacja, przypadek jak nie wiem, ale się udało. Co tu mogę jeszcze zrobić? Ty co ty robisz? Dominacja, przynajmniej wrogu dominacji drugiego rzędu, który stwór mruszcza się... Nie wiem, czy to coś da. No dobra. Przeniosłem. No i co? I teraz tą siódemeczkę tylko mogę mu cofnąć i tyle, nie? No dobra, no i zobaczmy. Mówię, trochę po omacku, ale jakoś poszło. Co on tam może wybrać? O kurde, jakąś kartę zajebistą znalazł. Widzicie to? Widzicie to? Widzicie to? Jednym punktem na farcie. Jaki fartuch. Dobra, jest. Jej, 47 poziom. Dobra. No ale fartuch. Dobra, jedziemy od razu, nie czekamy. No. Mówię, trochę po omacku, ale już zaczynam się docierać z tą talią. Naprawdę jest bardzo dobra. Zaczyna się robić, ale trzeba ją trochę grać. Potwory moim zdaniem były trochę łatwiejsze. Bo tutaj w tym Nilfgaardzie trzeba, że tak powiem, sporo trochę znać talię przeciwnika. Ale też sporo tak myśleć, tu zablokować, tu przesunąć, tych na tą rundę, tych na tą, tutaj to kliknąć, tam dać, tu nasycić, tu dać. To wszystko, no, jest trochę roboty, nie? Bo przy potworach, Renfree ostatnio bardzo dużo grałem. Kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt starć. I tam to po prostu walczę tylko o to, jak u siebie układam. Praktycznie tam nie robię nic po przeciwnej stronie. Moim zadaniem jest jak najwięcej punktów natrzaskać po mojej stronie, nie patrząc w ogóle na grę przeciwnika. I to było dosyć proste. O, przeciwnik dać połączenie. Tego nie chcemy, chcemy grać. Takiego wygrywania nie chcę. No. No dalej. Nie lubimy czegoś takiego. Nie lubimy. No dalej, 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 panie przeciwnik. No tu już nic z tego nie będzie. Pewnie na telefonie pykaj. Wjechał do tunelu. Albo coś takiego. Dun, 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 dun. Dalej, dalej, dalej. Bo się nam przedłuża filmik. Powinno być do 30 minut, żeby to było takie ładniutkie, przyjemniutkie. A tu widzicie, nie pozwalają mi. No, dziękuję, do widzenia, wygrałem. Takiego czegoś to nie chcę. O, i tu od razu bal miałem. Jak mam dobre rozdanie, to przeciwnicy się poddają. No, tutaj nic nie dostanę. A, tu podróż, tutaj dzień. Okej. Trochę coś tam powpadało, ale no. Dobra, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. O, dobrze, chociaż mnie wynagrodziło mi szybkim losowaniem. Zobaczmy. Z kim gramy? Z roślinkami. No dobra, dobra. Z roślinkami. Mam nadzieję, że nie talia na krasnoludy. O kurde, mam dwa artefakty, zobaczcie. I ten muszę zachować, żeby go później wylosować. Tego nie potrzebuję. Arystokratę potrzebuję. Tu jest arystokrata. Tego nie potrzebuję. Jest arystokratka. Jest ten pitchman. To jeszcze jej nie potrzebuję. No, jakie piękne korty. Miodzik, mam nadzieję, że będzie dobrze. Jeszcze ja zaczynam. Dobra, jest. Tutaj jakby nie ma o czym w ogóle dyskutować. Cyk. Zobaczmy, co ona tu gra, na tę taktykę partyzancką. Nie ma na tarczę. O, będzie na tych, na Wiedźminów grała. Dobra, dobra, to kładziemy teraz tak. Robimy takie coś. Takie coś robimy. Takie coś i takie coś.
W tym czasie robię takie coś. Dobra. I rozpoczęcie mamy zacne. Rozpoczęcie jest zacne. Okej. Ta picza, ona jest do zablokowania. To bierzemy tu. Chcę zagrać teraz tą kartę. Cyk. Dobra. Cyk. Tak. Dobra. I tutaj blokadka. No niestety, panienko. Tak, muszę zrobić, bo ty mi tu pewnie dużo krzywdy możesz zrobić. Dobra. Na razie jest całkiem zacnie. I tak nie wiem, czy czasami nie będę pasował już w tej rundzie. Wyszło wyjątkowo dobre, dobra ręka. Wyjątkowo dobra ręka. 3 damy w pierwszym rozdaniu, trucizny, blokady, wszystko weszło. Asymilacja. Coś pięknego. Dobra, teraz żeby nie skrewić na następnej rundzie. Ten niepotrzebny teraz. Chociaż nie, na następną rundę jest potrzebny. Dobra, na pewno jest niepotrzebny ten. Ten może być. Nawet bym go chyba postawił. Ten jest niepotrzebny. Dobra, laseczka wpadła. Dobra, ja zaczynam. I teraz nie wiem, czy pauzować, czy go trochę podciągnąć, żeby tym sobie tu ponasycać. Myśl, Szczurosław, myśl. Bo jak ja to położę, on położy, ja będę mógł użyć dopiero i będę musiał jeszcze jedną kartę położyć. A mam jeszcze jaką położyć kartę? Tej nie położę, tej nie położę, nie położę, nie położę, nie położę, nie położę, nie położę. Nie mam, pauza. Kusiło, ale nie. Szkoda, że tej karty w pierwszej rundzie nie miałem. To bym sobie nasycił ze 2 jednostki jeszcze. Nie wiem, czy to ja mówię dobrze, nasycił? Tak, nasycił kultystom, no. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Jedziemy. No, to taką jedyneczką. No, i wygrał 1-0, ale lipa. Dobra, nie stracił żadnej dobrej karty. No dobra, zobaczymy, co mi tutaj się teraz uda podlosować. Będą 3 zmiany. W sumie mam dobrą rękę, kurde. Nic nie dostałem. Czekajcie, ukryj okno. Co ja tutaj mogę dostać? Ten mógłby się przydać jedynie. Wiecie co? Ten albo ten. Co ja tu mogę dostać? Tamtego kultystę albo tego mogę jedynie wylosować. No spróbujmy wymienić. Kurde, nie wiem. Dobra, nic. Za dużo czasu straciłem. I on zaczyna. Ten jest tu, kontroluje jeszcze więcej kultystów. Nasycony. Aha, muszę nasycać się. Dobra. No to jedziemy. Jedziemy z tematem. Cyk. Co to robi? Na koniec. No dobra, to ona teraz nic nie zrobi. Dobra, dobra, ten tu się będzie przemieszczał. Nasycamy. Ja chyba Filipa już położę. I on jest taka kultysta złoty. Pięknie. A ja sobie od razu zblokuję tego badziewiaka. Dobra. I on nie będzie tu skakał jak popieprzony. Kurde, oczyścił i jeszcze dał szósteczkę. Dobra, co my tu możemy na niego zrobić? Możemy zrobić coś takiego. I od razu na dzień dobry żegnamy. No baczmy, zobaczmy. Dobra. Co on tam jeszcze ma? Muszę uważać na takie dwie karty, to mi grałem z kumplem towarzyskie. Znowu ten wiedźmin. Ale teraz rzucę. Rzucę tego. I rzucę tego. Dobra. Takie rzeczy tu się wydarzyły. Nasycony. Jest dobrze.
Jest dobrze. Zadziałał automacik piękny. Kolejny do blokady albo do czegoś takiego. No ten to tutaj będzie sobie tutaj coś tam nasycał, okej. No to dajmy mu tutaj jeszcze coś nasycić. Nie, nie dało się nic nasycić. Ale możemy dać temu status jakiś. Dobra. Z tego badziewiaka muszę szybko położyć. Następnym razem nie będzie zmiłuj. Kurde, dobra. Któremu dałem status? Ten tu się przemieszcza. Czekaj, to na końcu. Najpierw temu damy tu powiedzmy tego arystokratę, to tam nie ma znaczenia. Rzucę na pewno to. Tyk. Status to już ma. Temu rzucę statusik. Dobrze. Teraz muszę proroka rzucić. Okej. Artefakt rzucił. Dobra, tymi wiedźminami będzie mnie naparzał teraz. Pracuje dla duchów. To lepsze niż praca dla ludzi. Tutaj piękna blokada. Wiecie, nasyćmy. Brązowa karta to jest brązowa. Dobra, tego. O! No dalej. Cyk. Proroczek. Cyk. Dobra. Jakoś idzie. O! Zapomniałem, że u mnie to też działa. Po prawej stronie, bo ona skacze. Tu muszę kłaść jednostki. O! Zapomniałem o tym. Dobra, zblokowane. To skacze. On coś tutaj robi. Coś tutaj robi jeszcze, kurde, żeby mi tutaj nic nie namieszał. Teraz pociśniemy. Co ja tu mam? Drugi status. Pięknie. Blokada. Już nie będzie skakał. Dajemy teraz. Oj! Dobrze? Dobrze. Bo teraz driada się przesunie i porzuci. Pięknie! Mam jeszcze kucharzynę. I kucharzyna też tu jest kultystą, czyli też mi tutaj skoksa to wszystko. Dobra. O! Geralt Queen! O! Tego to nie widziałem jeszcze chyba. Co on tu robi? Go zawołał. Ladeńczyka, wiedźmina jakiegoś. No i co? To co tutaj ćwiczysz? Uuu, takiej rozgrywki to jeszcze nie widziałem. Dobra, coś tutaj mogę zatruć. Co ja tu mogę zatruć sobie? Tak z przyjemnością zatruć. To ci postawię po tej stronie. To z przyjemnością sobie zatruję. I od razu pukniemy sobie to. Cyk. Plus jeden. Gracz spasował. Wow. Dobra, nie będziemy go męczyć. Już jest zwycięstwo. No i zobaczcie. Talia całkiem fajna, nie? Także jestem zadowolony z tej talii. Nauczyłem się nią grać, ale mówię, na początku miałem problemy. Miałem problemy, ale już tych problemów nie mam. Także jeśli chcecie więcej talii, oczywiście będzie. Na pewno będę próbował inne talie. Ale dzisiaj byli kultyści z Nilfgaardu. Dzięki za teraz, jeśli się podobało, zachęcam do dawania łapy w górę i subskrybowania mojego kanału. Na razie, hej!